Nazywam się Jarosław Lis. Mam przyjemność poprowadzić webinar o tematyce połączenia śrubowe i różne wyniki symulacji. No dobrze, to zaczynamy. Tak oto wyglądam w firmie SolidExpert Polska. Pracuję w oddziale Warszawa. Od ponad 2 lat pracuję na stanowisku specjalista techniczny od SolidWorks CADA i Simulation. Mój mail też, jak widać, potem na końcu też podam swoje dane. Także jeszcze zobaczycie Państwo wszystkie moje dane, telefon i mail. No dobrze. Agenda naszego webinaru. Pierwsze co, to omówimy sobie badanie symulacji, badania, potem wyniki tych badań i ich różnice, wnioski, na końcu pytania i odpowiedzi. No dobrze. Omówienie badania symulacji. Jakie znacie Państwo sposoby nadzorowania połączenia śrubowego ze ścianą, na przykład wspornika w SolidWorks Simulation? Jakie połączenia śrubowe można by zastosować wtedy? Jeżeli macie Państwo jakieś propozycje, to prosiłbym na czacie jakieś przykładowe napisać. Tak, świetnie. Śruba wirtualna, ściana i śruba fundamentowa. No tutaj raczej chodzi nam o połączenia śrubowe. Jeszcze jakieś propozycje? No dobrze. Czyli wirtualna ściana i śruba fundamentowa, połączenie śrubowe bez nakrętki, połączenie śrubowe z nakrętką. Takie oto trzy badania będziemy analizować. No dobrze. Przejdźmy zatem do SolidWorksa. Oto taki sobie model zaprojektowałem. Mamy tutaj wspornik przykręcony na dwie śruby. Mamy też ścianę naszą. I tak. Oczywiście ja tutaj sobie go, jak widać, podzieliłem, ponieważ będę, żeby zaoszczędzić na szybkości symulacji, podzieliłem sobie go na pół, żeby zrobić symetrię w SolidWorks Simulation. Wstawiłem sobie linię podziałową o szerokości, o średnicy łba śruby lub nakrętki śruby, w zależności jakie połączenie śrubowe zastosujemy, żeby lepsze, ładniejsze elementy powstały. No dobrze. Jeśli chodzi tak. Oprócz tego dodałem sobie sensor reagujący na tok pracy. Sensor reagujący na tok pracy w tym miejscu. Zobaczycie Państwo w dalszej prezentacji, do czego mi ten sensor będzie potrzebny. No dobrze. Przejdźmy a więc do pierwszego badania. Wirtualna ściana ze śrubą fundamentową. A więc tak. Jeśli chodzi o wirtualną ścianę, no to wiecie Państwo, że albo nie wiecie, nie potrzebuję tego drugiego obiektu tutaj, żeby, ponieważ mam wirtualną ścianę. Także w symulacji pozostałe obiekty sobie sobie wygasiłem,
i został mi tylko spornik. No dobrze. Mamy wspornik i tak, umocowania. Może najpierw zacznę od wirtualnej ściany. Utworzyłem zestaw kontaktowy. Wirtualna ściana. Typ kontaktu. Jako wirtualną ścianę wskazałem płaszczyznę górną. No i oczywiście ściany. Dwie ściany. Tu jak widać dwie ściany. I oczywiście ustawiłem sobie typ ściany wirtualnej jako sztywny. No dobrze. Następnie śruba fundamentowa. Wskazałem sobie typ połączenia śrubowego, śruba fundamentowa. No i krawędź kołowa otworu nakrętki, płaszczyzna górna, czyli wirtualna ściana. Średnica nakrętki 10 mm, średnica nominalna trzonu 6. I tutaj mamy nowość w SOLIDWORKS 2020. Typ połączenia rozprowadzona i sztywny. W poprzednich wersjach SOLIDWORKSa nie mieliśmy możliwości wyboru. Zawsze było jako sztywne typ połączenia. Nie było możliwości wyboru rozprowadzona a sztywna. Teraz domyślnie w SOLIDWORKS 2020, jak Państwo stawiają typ połączenia śrubowego, jest ustawione rozprowadzona. My nie zmieniamy. Na czym polega różnica? Już pokazuję. Przejdziemy sobie do pomocy SOLIDWORKSa i proszę zobaczyć. Nowa opcja. Nowa opcja rozprowadzona pomaga nam uniknąć punktów aktywnych naprężeń. Tu jak widzimy mamy rozkład naprężeń von Misesa dla połączenia śrubowego sztywnego i dla połączenia śrubowego rozprowadzone. Jak widać, naprężenia są mniejsze. Nie mamy tego punktu aktywnego naprężeń. W przypadku przemieszczeń, jak widać, rozkład przemieszczeń. Także to jest nowość 2020 SOLIDWORKS Simulation. No dobrze, wróćmy. Dobrze, następnie standardowy materiał stal stopowa. I tutaj obciążenie wstępne. Wybrałem moment obrotowy 3,5 Nm i współczynnik tarcia 0,2. No dobrze. OK. Następnie dodałem symetrię, bo wspornik jest symetryczny. Trzeba pamiętać, że trzeba wskazać dwie ściany.
I symetria jest. Może teraz widać symetrię, że jest. I obciążyłem nasz wspornik siłą 600 N. Na tej ścianie tutaj wyciąłem za pomocą linii podziałowej. No i obciążenie 600 N na połowie wspornika, czyli ogólnie wspornik cały będzie obciążony 1200 N. No dobrze. Okay. Jeśli chodzi o siatkę, tu też mamy nowość w SolidWorks 2020. Mamy możliwość wybierania dla obiektów bryłowych, czy oczywiście obiektów bryłowych, czy części. Dla poszczególnej części można wybrać, aby siatka była jakości wysokiej lub roboczej. Wcześniej można było wybrać dla wszystkich części w naszym badaniu, tylko jedną jakość elementów. Wysoka lub robocza. Tu można sobie do każdego elementu, obiektu przypisać albo wysoka jakość elementów, albo robocza. Czym się różni wysoka od roboczej? No to robocza to jest, elementy są pierwszego rzędu, wysoka drugiego rzędu elementy. Czyli mamy więcej węzłów, to pewnie Państwo wiedzą. Zmienimy, żeby nam nie zmieniło wyników. No dobrze. Jeśli chodzi o ustawienia w symulacji, klikam prawie na wirtualna ściana, właściwości. I tak. Tutaj nic szczególnego nie robiłem. Nie uwzględniam globalnie tarcia, dokładne, wybrałem, aby były dokładne wyniki, oczywiście bardziej dokładniej, no i direct per solver, żeby było wszystko jak najdokładniej, żeby wyniki były jak najdokładniejsze. Ok. No dobrze. Zanim przejdę do pokazywania wyników, przejdę do kolejnego badania. Śruba bez nakrętki. No dobrze. W momencie, gdy chcę zastosować śrubę bez nakrętki, oczywiście musiałem wykorzystać obiekt, który wcześniej stworzyłem jako ścianę, którą sobie na tej ścianie umocowałem, odebrałem wszystkie stopnie swobody i oczywiście, żeby wyniki były porównywalne razem z wirtualną ścianą, która jest sztywna, to ten cały obiekt ustawiłem jako obiekt sztywny, niedeformowalny. Tutaj już pokażę. Prawym. I mogę teraz go wybrać jako deformowalny. Wcześniej mogłem wybrać jako sztywny. Także obiekt sztywny jest, nie będzie się odkształcał. Ok. No i oczywiście musiałem wybrać odpowiedni typ połączenia śrubowego.
Wybrałem śrubę standardową. No i oczywiście krawędź otworu uła śruby, ściana gwintu. Oczywiście tu jest śruba bez nakrętki. No i oczywiście takie same parametry jak w śrubie fundamentowej, czyli 10, 6, średnica trzonu śruby, typ połączenia rozprowadzona, ten sam materiał, no i wstępne obciążenie, ten sam moment obrotowy i współczynnik tarcia. Tutaj też musiałem zastosować pomiędzy tymi dwoma obiektami zestaw kontaktowy. Zestaw kontaktowy pomiędzy tymi ścianami i tą ścianą bez penetracji, bez tarcia, zaawansowanych typ kontaktu węzeł do powierzchni. Oczywiście symetria. Musiałem też oczywiście wskazać ten drugi obiekt symetrii. No i umocowanie tej ściany. Odebrałem wszystkie stopnie swobody. To samo obciążenie 600 N w odpowiednim kierunku. Ustawienie siatki są te same. Tutaj, jak wejdziemy to zaraz zobaczą Państwo. Możliwości, bo to jest obiekt sztywny, tamten zaznaczony, dlatego nie mam możliwości definiowania. Wybrania jakości elementów. No dobrze. Przejdźmy do kolejnego badania. Śruba z nakrętką. Tutaj, jak podobnie jak w poprzednim badaniu, ten obiekt jest sztywny. Zmieniłem typ połączenia. Wybrałem standardowy z nakrętką. Czyli wskazałem odpowiednie krawędzie. No i ta sama średnica uła i nakrętki, no i te same parametry jak w poprzednich symulacjach badania. Tak samo symetria, umocowanie stałe tej ściany. Taka sama siła. Te same ustawienia siatki. No dobrze. Takie pytanie. Jakie Państwo by mieli jeszcze pomysły, aby na przykład wykorzystując inne możliwości SOLIDWORKS Simulation, aby na przykład zastosować ustawić to tak, żeby ten obiekt był sztywny. Oczywiście można wybrać to jako ustaw jako sztywne, ale są też inne możliwości.
Ma ktoś jakąś propozycję? Proszę napisać na czacie, aby po prostu ta ściana była tak jak wirtualna ściana sztywna. Możemy na przykład ustawić, może ja sobie skopiuję to badanie. Możemy na przykład ustawić ten obiekt jako deformowalny. Mam jako deformowalny, ale oczywiście ta ściana, żeby mi się pokrywały wyniki, jak przy ścianie wirtualnej, sztywnej, musi być sztywna. Możemy wprowadzić na przykład umocowanie. Nieruchoma geometria i na przykład nieruchoma geometria. No i ona jest umocowana. Nie będzie nam się odkształcała. Taki można by inny sposób zrobić. Przychodzi wam do państwa, macie jeszcze państwo może jeszcze jakieś inne pomysły, na przykład poprzez edycję materiału, z którego została wykonana ta ściana. Można by na przykład oczywiście usunąć to umocowanie. I można by zastosować dla tej ściany materiał. Oczywiście wcześniej Państwu nie wspomniałem, dla ściany i dla wspornika ustawiłem materiał IC304 i na przykład dla tej ściany można by skopiować, żeby zeedytować ten materiał. I na przykład ustawić współczynnik sprężystości modułu Yanga bardzo wysoki i do tego jeszcze współczynnik Poissona na przykład taki bardzo niski. No bo wiemy, że na przykład guma ma współczynnik Poissona. O, widzę, tak, pan Marcin dobrze napisał. Tak, zgadza się. I można jeszcze współczynnik Poissona, czyli stosunek odkształcenia poprzecznego do odkształcenia podłużnego ustawić jako na przykład 1/100. Tak jak wcześniej zacząłem mówić, na przykład dla gumy współczynnik Poissona jest około 0,5. Także, żeby się nam nie odkształcało, można bardzo taki niski ustawić. I oczywiście współczynnik sprężystości bardzo wysoki. No dobrze. Sobie zamknijmy. Chcę. Ok. To taka dygresja. Badanie będzie potrzebne. No dobrze. Przepraszam. Porównajmy sobie wyniki. Tutaj trochę może Państwa rozczaruję. Trochę Państwa rozczaruję. Nie będziemy porównywać naprężeń, ale porównamy sobie przemieszczenia i siły w śrubie, jakie powstaną w śrubach. Oczywiście na koniec, jeżeli znajdziemy czas, to możemy sobie
porównać też naprężenia, ale głównie nam chodzi o przemieszczenia naszego wspornika i tak jak już wspomniałem, siły, jakie powstaną w śrubach, w połączeniach śrubowych. No dobrze, na początek sobie włączymy porównanie przemieszczeń wypadkowych dla tych trzech badań. Wybieram sobie porównaj wyniki. I tutaj wybieram sobie wszystkie badania w tej konfiguracji. OK. Interesują mnie przemieszczenia wypadkowe dla wirtualna ściana. OK. Dla śruba bez nakrętki. I śruba z nakrętką. Zatwierdzam. No dobrze. Jak widzą Państwo, jeśli chodzi o wyniki, no to przemieszczenia są bardzo małe, ale jak widać są też różnice. Zaraz pokażę w prezentacji zestawienie takich przemieszczeń, bo tutaj mogą słabo Państwo widzieć. Przybliżę. Okay. Idziemy z porównania. I to, co jeszcze, tak jak już wspomniałem, chcemy porównać też siły, jakie powstaną w naszym złączu. Czyli wybieramy prawym wyniki, lista sił złącza, siła złącza. No, my tutaj możemy sobie w odpowiednich kierunkach włączyć i mamy w tym badaniu, jakie powstanie siła ścinająca, osiowa, moment zginający w śrubie fundamentowej. Zaraz pokażę w prezentacji, jakie porównanie tych trzech połączeń śrubowych. No dobrze. Przejdziemy sobie teraz do prezentacji. Tutaj jak widać, mamy przemieszczenia wypadkowe. Jak widać, te przemieszczenia się różnią ze sobą, maksymalne. I oczywiście różnią się też przemieszczenia w punkcie, gdzie ustawiłem sensor. Tu oczywiście ustawione tutaj przy śrubie. Tak, jak widać, dla wirtualnej ściany i śruby fundamentowej maksymalne 500, potem dla śruby z nakrętką rośnie. Są to oczywiście nieduże różnice, no ale są, różnią się przemieszczenia wypadkowe. Tak samo w sensorze przemieszczenia wypadkowe tutaj przy śrubie też się różnią. Ale proszę zobaczyć, że różnica między maksymalnym przemieszczeniem wypadkowym a w punkcie, gdzie ustawiłem sensor, są praktycznie takie same dla tych wszystkich śrub. No dobrze. Zanim, może już pewnie Państwo domyślają się, w czym
dlaczego się różnią, ale może na razie nie piszmy, nie zdradzajmy. Dowiemy się pod koniec prezentacji. No dobrze. Jeśli chodzi o przemieszczenia w Z, czyli w kierunku osi Z, też jak widać mamy maksymalne przemieszczenia w kierunku osi Z. Różnią się dla poszczególnych śrub. W punkcie, gdzie sensor jest, tu przy śrubie też się różnią. I oczywiście proszę zobaczyć, tak samo jak w przemieszczeniach wypadkowych, różnica między maksymalnym wskazaniem a sensora wskazaniem są praktycznie dla tych śrub takie same. Tutaj, jak Państwo może zauważyli, przemieszczenia w kierunku Z, a przemieszczenia wypadkowe są takie same. To można by powiedzieć przypadek, znaczy przypadek, że się tak udało zrobić, no odpowiedni moment wstępny i obciążenie sprawiło, że mamy takie same wyniki, takie same wartości wyników dla przemieszczenia Z i przemieszczenia wypadkowego naszego wspornika. No dobrze, jeśli chodzi o wyniki badań i różnice siły złączy w tych połączeniach śrubowych. Przepraszam bardzo. Siła ścinająca Z dla wszystkich połączeń śrubowych jest taka sama, 600 N. Proszę zobaczyć, pewnie już Państwo zauważyli, że siła osiowa dla śruby fundamentowej jest praktycznie taka sama jak w śrubie z nakrętką. Śruba bez nakrętki ma inną siłę osiową. Zaraz wyjaśnimy, w kolejnym slajdzie wyjaśnimy, w czym jest problem albo nie problem. I proszę zobaczyć, że moment zginający dla śruby fundamentowej, porównując śrubę fundamentową i śrubę z nakrętką, można by powiedzieć, że te momenty zginające różnią się, jest dwa razy większy. Trochę więcej niż dwa razy większy, 2,32 dokładnie. Też dowiemy się w dalszej części, w czym tkwi różnica. No dobrze, mamy tutaj śrubę z nakrętką. Śruba z nakrętką i jej siła osiowa. Jak program oblicza siłę osiową? Z pomocy SolidWorksa można się dowiedzieć, przeczytać, że moment obciążenia wstępnego jest stosowany do nakrętki. Jeżeli stosujemy śrubę z nakrętką, to oczywiście to oczywiste, że do nakrętki, a więc siła osiowa F Siła osiowa F równa się, obliczamy z tego wzoru, równa się moment obciążenia wstępnego podzielony przez współczynnik tarcia razy średnica zewnętrznego trzona. No i jak widać, mamy tak. Moment obciążenia wstępnego 3,5 Nm. Współczynnik tarcia 0,2. No i średnica zewnętrzna trzonu dla śruby 6 mm, czyli 6 tysięcznych metra. No i
ze wzoru obliczamy wartość siły osiowej dla śruby z nakrętką. No dobrze, porównując z wynikiem SOLIDWORKS Simulation z badania, no to jak widać praktycznie wynik się pokrywa. 10 N to praktycznie nieduża różnica. W przypadku, gdy mamy badanie śrubę bez nakrętki, moment obciążenia wstępnego jest stosowany do łba śruby i wtedy program wylicza siłę osiową z trochę innego wzoru. Jak widać, mamy tutaj pomnożone przez 1,2. A więc te same dane jak poprzednio. Obliczona wartość to 2430 N. Porównując z wynikami z badania, no to też jest różnica około 14 N. No dobrze, a co w przypadku śruby fundamentowej? Moment obciążenia wstępnego jest stosowany do ła śruby czy nakrętki? Jak Państwo myślą? Pan Marcin ma rację, do nakrętki. No, tak jak w rzeczywistości. Jakieś śruba fundamentowa przekręcamy nakrętką do śruby fundamentowej. Oczywiście, jeśli chodzi o pomoc SolidWorksa, nie ma takiej wprost informacji podanej, jak moment obciążenia wstępnego jest stosowany w śrubie fundamentowej. No tutaj po wynikach symulacji oczywiście można się łatwo domyślić, że do nakrętki, tak jak w rzeczywistości. No dobrze. No i wtedy stosujemy ten sam wzór, co śruba z nakrętką. No i ten sam wynik wyszedł nam, porównując z wynikami siły osiowej z badania ze śrubą fundamentową, no to praktycznie mamy bardzo podobne wyniki. Dobrze, już wiemy, w czym była różnica, dlaczego były różne siły osiowe dla tych trzech połączeń śrubowych. Jak tak naprawdę SolidWorks widzi te nasze połączenia śrubowe, jak stosujemy je w programie? Przejdę do pomocy SolidWorksa. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy pokazane, w jaki sposób, jak wstawiamy połączenie śrubowe, jak SolidWorks, my akurat tego nie widzimy w samym badaniu, ale tak program w taki sposób odwzoruje połączenie. Nas interesuje oczywiście połączenie z nakrętką, śruby z nakrętką, czyli tutaj mamy nakrętkę,
tutaj głowę, łeb śruby, no i trzon śruby. W przypadku, gdy stosujemy śrubę bez nakrętki, to program stosuje tutaj ciasne pasowanie, chociaż my nie zaznaczamy tego w ustawieniach, ale program stosuje ciasne pasowanie, no to wiadomo, że w tym otworze tutaj jest otwór gwintowany, no i śruba jest gwintowana, bo jest śruba bez nakrętki. No i oczywiście tu łeb śruby, no i trzon. No dobrze. Wróćmy sobie do prezentacji. No dobrze, tak jak już wspominałem, w pomocy SolidWorksa mamy śrubę z nakrętką, śrubę bez nakrętki. No i jeśli chodzi o śrubę fundamentową, nie znajdziemy takiego obrazka w pomocy SolidWorksa, jak program widzi, ale możemy się domyśleć, że to wygląda podobnie jak tutaj zrobiłem, czyli mamy łeb, nakrętkę śruby fundamentowej, trzon, no i oczywiście tutaj za pomocą sztywnych prętów jest jakoś połączone z wirtualną ścianą. Zaraz zobaczycie Państwo też w obliczeniach, że to raczej tak jest przez program odwzorowywane. No dobrze. Przejdźmy sobie do śruby z nakrętką i moment zginający. Śruba z nakrętką. Nie wspomniałem o tym, ale mój wspornik i moja ściana mają po 10 mm. Czyli długość trzonu śruby będzie wynosiła 20 mm. Mamy siłę ścinającą, która działa z wartością 600 N, a więc na początku mamy moment skinający o wartości 0 N, no i na końcu o długości 20 mm 600 razy 2/100, czyli 12 N. Jak program wylicza moment zginający? Uśrednia. 0 plus 12 podzielone na 2 równa się 6 Nm. No dobrze. Przepraszam bardzo. 6 Nm z programu, z badania wiemy, mamy wynik, że moment zginający to jest 6,5 Nm, także no praktycznie takie same wyniki. Tu trzeba brać pod uwagę, że ta śruba ma około 20 mm, tak do końca. Nie wiem, ale około, także
wyniki się pokrywają praktycznie. No dobrze. W przypadku śruby bez nakrętki, moment zginający jej, czyli mamy tutaj, tak jak już wspominałem, pasowanie ciasne, no i trzon śruby, długość trzonu jest mniejsza, sięga dotąd, czyli do około, śruba ma około 15 mm, prawda, w tym badaniu, które ja ustawiłem. No i liczymy moment zginający, tak jak wcześniej, czyli na początku 0 Nm, długość 15 mm, czyli 15 tysięczny razy 600, siła ścinająca, czyli 9 Nm. Uśredniamy, czyli 0,9 przez 2, 4,5 Nm. Z programu moment zginający 5,2. No tu jest większa różnica. No dobrze. W przypadku śruby fundamentowej i jej momentu zginającego, no, śruba fundamentowa będzie najkrótsza, czyli około 10 mm. No i moment zginający, tak jak już wcześniej liczyliśmy, uśredniamy, czyli około 3 Nm. Czyli moment, wyniki Simulation 2,8 Nm. Czyli bardzo zbliżone. No dobrze. Czyli wyjaśniliśmy kwestię różnicy w momentach zginających w tych połączeniach śrubowych. Czyli to jest kwestia długości śruby. Tu mamy teraz wnioski. Proszę zobaczyć. Mamy dla każdej śruby pokazaną długość 10, 15, 20, około oczywiście. Maksymalne przemieszczenia wypadkowe. I oczywiście przemieszczenia w kierunku Z w miejscu, w okolicach śruby, siłę osiową i moment zginający. I teraz dlaczego jest różnica w przemieszczeniu dla poszczególnych śrub? Ktoś z Państwa ma jakiś pomysł? Zgadza się, bo mają inną długość. Też. Tak naprawdę tak, średnice śrub mamy te same, długości mamy inne tych śrub. Śruba fundamentowa jest najkrótsza, czyli najsztywniejsza, prawda? Także jest najsztywniejsza i nie pozwala się wspornikowi przemieścić, prawda? Jest najmniejsze przemieszczenie wspornika. Śruba bez nakrętki jest po środku, czyli przemieszczenie jest większe, ponieważ jest mniej sztywna niż śruba fundamentowa. No i śruba z nakrętką jest najdłuższa, czyli jest najmniej sztywna i przemieszczenie jest oczywiście największe z tych śrub tego wspornika. Także przy stosowaniu połączeń ogólnie, czy to kołkowych, czy innych dostępnych w SOLIDWORKS Simulation, no, trzeba uważać. No, to są, jeśli chodzi o połączenia, które mają upraszczać,
przyspieszyć symulację, ponieważ normalnie musielibyśmy zamodelować śruby, utworzyć siatki, także zwiększyła się o wiele więcej węzłów, elementów, stopni swobody. No tutaj mamy możliwości stosowania, że tak powiem, w nawiasie uproszczeń typu połączeń śrubowych, kołkowych czy innych. I tutaj sobie można powiedzieć, że podczas tego webinaru odpowiedzieliśmy, jak program widzi te połączenia śrubowe i na co trzeba uważać przy stosowaniu tych połączeń śrubowych. No dobrze. Czy mieliby Państwo jakieś pytania do mnie? Jeśli chodzi o wyniki naprężeń, to już sobie porównamy. Jak widać, wirtualna ściana 115 megapaskali dla śruby bez nakrętki 126 megapaskali tutaj w tej okolicy i tutaj dla śruby z nakrętką 100, prawie 150 megapaskali. Jeśli chodzi o pytanie pana Adama, to musiałbym się upewnić, ale na ten moment powiem, że chyba nie. To znaczy nie, bo ponieważ typ połączenia, typy ponieważ połączenia śrubowe można zastosować w analizie statycznej, liniowej i nieliniowej, z tego co kojarzę. Musiałbym się upewnić, bo już nie pamiętam. Najwyżej prosiłbym na maila albo... ale nie, tu u nas mamy też zapis z czatu, także postaram się panu Adamowi odpowiedzieć na maila, żeby się wcześniej upewnić, żeby nie wprowadzić w błąd pana Adama. Czy może pan pokazać, jak definiować prawidłowe dane wytrzymałości dla połączeń śrubowych? Co? Oznacza prawidłowe, tak naprawdę. Jeśli chodzi o trzymałość połączeń śrubowych, no bo tak naprawdę tu mamy dane wytrzymałościowe, no i odpowiednio trzeba wpisać wytrzymałość śruby, współczynnik bezpieczeństwa, no i oczywiście ilość gwint na milimetr. Także tutaj trzeba odpowiednie dane powpisywać z norm. No i wtedy dostawicie Państwo, czy
jak zaznaczą Państwo te dane wytrzymałości, odpowiednio wpiszą, no to wtedy tutaj przy lista sił złącza program podświetli na czerwono, jeżeli przekroczyłoby te dane, które wpisaliśmy, lub na zielono, jeżeli te dane wytrzymałość zostałaby spełniona. Po prostu śruba by wytrzymała. Wstępne obciążenie i oczywiście obciążenie wynikające z modelu. Czy pan Marcin może by miał jeszcze jakieś pytanie w związku z tym, czy rozwiałem wątpliwości? Może nie do końca. Może ja jeszcze raz pokażę. Oczywiście mojego maila jlis. Można oczywiście wysyłać pytania w związku ogólnie z zaganianiem simulation czy SOLIDWORKSem CAD-em. Polecamy też, jeżeli mają Państwo jakieś inne pytania, korzystać z naszej pomocy Solid Expert, z naszego helpdeska. Tu możemy, nasza nowa strona, wybieramy sobie zarejestruj nową sprawę, no i zgłaszamy zapytanie. Ktoś z pomocy technicznej się z Państwem skontaktuje. No i nie wiem, czy Państwo też wiedzą, może nie wiedzą, tworzymy naszą nową stronę My Solid Expert. Coś w stylu My SolidWorks. Tu mamy dostępne różne kursy, filmy. W tej chwili darmowy kurs jest SolidWorks Simulation. Jak Państwo w biuro zamów przejść do kasy, to widać, że jest 0 zł. Oczywiście tutaj wpisujemy swoje dane i potem dostajemy. Tworzy się konto i możemy się zalogować. Tutaj w kursie SolidWorks Simulation mamy parę filmików opisujących, pokazujących, jak tworzyć różne badania symulacji SolidWorks Simulation. No dobrze. To jeżeli nie widzę dodatkowych pytań, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w przyszłości.